Kanada. Ta nazwa ma w sobie jakąś magię, choć w języku Indian Huron znaczy tylko tyle, co wioska. Tak odpowiedział indyjski przewodnik na pytanie francuskiego podróżnika Samuela de Champlaina, sądząc, że ten pytał o konkretne miejsca, a nie o cały kraj. Nazwa pozostała, choć trudno doprawdy o bardziej kuriozalne określenie drugiego pod względem wielkości kraju świata. Kanada otwiera przed nami bezkresne przestrzenie, dziewiczą przyrodę, cudowne krajobrazy. Ruszając w głąb kraju, czujemy się trochę tak, jak gdyby to nam, a nie XVII-wiecznym podróżnikom, przypadło w udziale odkrywanie jego tajemnic. Pamięć o czasach pionierów, odkrywców i kolonizatorów jest tu wciąż żywa. Dla ich potomków przeszłość tchnie nostalgią i aurą wielkiej przygody, ale u pierwotnych mieszkańców tych ziem nasuwa zgoła odmienne skojarzenia. Surowa natura wschodniej Kanady ukazuje swoje najpiękniejsze oblicze na obszarze pomiędzy Halifaxem i Toronto. Majestatyczna rzeka Świętego Wawrzyńca miała zawsze szczególne znaczenie w życiu mieszkańców regionu. Wzdłuż jej nurtu podążył Samuel de Champlain, odkrywca, kolonizator i pierwszy gubernator Nowej Francji. W Nowej Fundlandii i Nowej Szkocji pieczołowicie pielęgnuje się pamiątki z czasów pionierskich. Kanada, kraj imigrantów, to prawdziwy tygiel narodów. Wielokulturowość kraju, którego mottem wydaje się być jedność przez różnorodność, widać przede wszystkim w wielkich metropoliach. Mimo tej etnicznej różnorodności, prowincja Quebec zachowała swój frankofoński charakter, z kolei leżąca u jej granic stołeczna Ottawa to wzorcowy przykład integracji z częścią anglosaską. Nigdzie indziej konserwatywny anglosaski porządek i galijski liberalizm nie sąsiadują ze sobą tak blisko jak w pierwszej historycznej prowincji Kanady. Zderzenie odmiennych temperamentów i światopoglądów przynosi zaskakująco dobre rezultaty. Tu, w cieniu wieżowców Toronto na północnym brzegu jeziora Ontario, skąd dzisiaj wypływają statki wycieczkowe, ludzie żyli już kilkaset lat temu. Na długo przedtem, nim przybyli tu biali osadnicy. Indianie Huron nazywali swoją osadę Toronto, co można by przetłumaczyć jako miejsce spotkań. Początki miasta były dość skromne. W 1793 roku w miejscu zburzonej francuskiej faktorii Fort Rouillé brytyjski gubernator John Simcoe postanowił zbudować od podstaw stolicę prowincji. Osada, wytyczona na wzór angielskich fortów, otrzymała nazwę York. 40 lat później miasteczko liczyło już 9 tysięcy mieszkańców. W 1834 roku uzyskało prawa miejskie i przyjęło pierwotną indiańską nazwę Toronto. Odrestaurowane pozostałości dawnego fortu tworzą dziś wspaniałą historyczną ramę dla nowoczesnej zabudowy centrum miasta. W latach 60. XX wieku Toronto odebrało Montrealowi prestiżowe miano głównej metropolii finansowej państwa. Dziś co drugi liczący się w skali kraju koncern ma swoją siedzibę właśnie tutaj. Spóźniony rewanż za to, że 150 lat wcześniej królowa Wiktoria wybrała na stolicę Ottawę. Tak wyglądałby Nowy Jork, gdyby zarządzali nim Szwajcarzy. Te słowa miał podobno wypowiedzieć brytyjski aktor Sir Peter Ustinow, będący pod wrażeniem porządku panującego w największym mieście Kanady. Większość kompleksów handlowych i biurowców w centrum miasta jest połączona ze sobą rozbudowaną siecią podziemnych pasaży. Dzięki nim nawet w najmroźniejsze dni kanadyjskiej zimy można w komfortowych warunkach załatwić mnóstwo spraw, od zawodowych po jedzenie i zakupy. W galerii wejściowej ultranowoczesnego kompleksu BCE Place natrafiamy na oryginalny, zachowany w całości historyczny budynek, siedzibę Midland District Bank z 1845 roku. Doprawdy niezwykły przykład symbiozy dawnej i współczesnej architektury. 50 lat temu w panoramie wieżowców Toronto najjaśniej połyskiwał miedziany dach zbudowanego w 1927 roku hotelu Royal York, należącego do sieci hotelowej Fairmont. Z jego głównego tarasu rozciągał się wspaniały widok na miasto. Dziś na dachu znajduje się ogród dostarczający świeżych warzyw do ekskluzywnej hotelowej kuchni.
Prezydenci, monarchowie, gwiazdy i gwiazdeczki show biznesu, przedsiębiorcy i zamożni turyści. Taka klientela zajmuje 1365 apartamentów i pokojów. Elegancki hotel w wiktoriańskim stylu regularnie staje się scenerią filmów, których akcja rozgrywa się w XIX wieku. Pomiędzy czarnymi wieżami kompleksu Dominion Center ukazuje się sylwetka najsłynniejszego wysokościowca Toronto. Mierząca 553 metry wysokości CN Tower to najwyższa wolno stojąca budowla świata, tym samym wyjątkowa atrakcja turystyczna. Po zamachach terrorystycznych w Nowym Jorku 11 września 2001 roku podjęto tu szczególne środki bezpieczeństwa. Skutkiem wzmożonych kontroli są długie kolejki oczekujących na wejście do superszybkich wind, które mogą nas zawieść na któryś z tarasów widokowych lub do obrotowej restauracji, przypominającej latający spodek. Ci, którzy cierpią na lęk wysokości, raczej nie powinni patrzeć w dół. Pod nogami, za przeszkloną podłogą, otwiera się niczym niezmącony widok, 113 pięter w dół. O zawrót głowy przyprawia już samo stanie, a tym bardziej chodzenie na tak przeźroczystym parkiecie. Wrażenie jest niesamowite, czujemy się tak, jakbyśmy balansowali nad przepaścią. Sto metrów wyżej znajduje się Space Deck, najwyższy ogólnie dostępny punkt wieży. To najwyżej położona platforma widokowa na świecie. Świat jest u naszych stóp, a my na samym jego szczycie. Powróćmy na Ziemię. Nowy Ratusz to symbol kosmopolitycznego charakteru miasta. Architektonicznym kontrapunktem po wschodniej stronie Nathan Phillips Square jest wiktoriański gmach starego ratusza, którego bryła odbija się w szybach nowoczesnych wysokościowców. Kilkadziesiąt metrów dalej otwiera swe podwoje świątynia konsumpcyjnego świata Eaton's Center. Ponad 300 sklepów, do tego restauracji i tuzin sal kinowych. Super nowoczesny kompleks zajmuje cały rząd budynków i przyciąga każdego roku ponad milion gości. Domy handlowe Eaton's i Hudson Bay Company łączy 450-metrowy pasaż. Największe wrażenie robi wejście do galerii. Spojrzenia wszystkich przyciąga niezwykła rzeźba Michaela Snowa. Klucz ptaków pod przeszklonym sklepieniem wygląda tak realistycznie, że przez dłuższą chwilę nie możemy od niego oderwać oczu. Elgin Theatre and Winter Garden to jeden z najwspanialszych teatrów Toronto. Siedmiopiętrowy gmach został wzniesiony na początku XX wieku przy Yonge Street, głównej ulicy miasta. Choć nie wyróżnia się ona na pierwszy rzut oka niczym szczególnym, zasługuje na wzmiankę z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, mieści się na niej legendarny sklep muzyczny Record Store. Po drugie, Yonge Street to najdłuższa ulica świata. Jej przedłużeniem jest Highway 11, która kończy się 2000 kilometrów dalej u brzegów Jeziora Górnego. W rejonie Spadina Avenue i Dundas Street znajduje się barwne centrum chińskiej dzielnicy. Elewacje sklepów, banków i biur w Chinatown już z daleka przyciągają wzrok jaskrawą mozaiką kolorów. Chińscy imigranci pojawili się nad jeziorem Ontario pod koniec XIX stulecia. Dzisiaj w aglomeracji Toronto żyje około 350 tysięcy mieszkańców o azjatyckich korzeniach. Choć większość z nich to już drugie lub trzecie pokolenie na kanadyjskiej ziemi, pozostają wciąż wierni swym obyczajom, czego najbardziej wyrazistym przykładem są egzotyczne towary i prawdziwie azjatycki rozgardiasz w zaułkach Chinatown.
Weekend to czas, gdy tysiące mieszkańców Toronto udają się na wypoczynek na wyspy Toronto. Można na nie dotrzeć promem. W ciepłe letnie dni wyspy stają się scenerią ogromnego festynu. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, od plaży przez spacerowe deptaki i parki rozrywki z zabytkową kolejką po ogród zoologiczny. Jedyne, czego trudno doświadczyć tu latem, to ciszy i spokoju. Choć przy odrobinie wysiłku nawet i tu znajdzie się kawałek ustronnego miejsca na niedzielny piknik na trawie. Dopiero późnym wieczorem, gdy od brzegów odbijają ostatnie promy, wyspy ukazują swoje prawdziwe oblicze. Odkrywca Kanady Jacques Cartier usłyszał o wielkim wodospadzie od swoich indiańskich przewodników. Niagara, grzmiąca woda, tak nazwali Indianie widowiskową kaskadę, która stała się jedną z najsłynniejszych atrakcji turystycznych świata. Z obu części wodospadu, mniejszej, której kaskady noszą nazwy American i Bridal Veil, oraz większej, kanadyjskiej, zwanej Podkową, w ciągu godziny w otchłań spada 15 milionów metrów sześciennych wody. W czasie 10 tysięcy lat, jakie upłynęły od ostatniego zlodowacenia na skutek erozji wstecznej, krawędź wodospadu cofnęła się o 11 km na południe, ale na szczęście zanim Niagara zamieni się w niemrawy potok, ma podobno minąć następne 30 tysięcy lat. Rej z legendarnym stateczkiem dostarcza nam niezapomnianych przeżyć. Stateczek kołysze niemiłosiernie i wydaje się być bezradną łupiną w obliczu żywiołu, który nas otacza. Jesteśmy solidnie przemoczeni mgiełką z rozbryzgującej się wokół wody, ale ten niesamowity widok sprawia, że zapominamy o strachu i wszelkich niedogodnościach. Ci, którzy nie mają ochoty na spotkanie z żywiołem, mogą obserwować go z bezpiecznej odległości z platformy widokowej Skylon Tower. Najpiękniej Niagara prezentuje się oglądana z promenady pomiędzy Rainbow Bridge i Table Rock House. Wystarczy parę kroków w jedną lub drugą stronę, by ten cud natury ukazał się naszym oczom w innym świetle, a co za tym idzie w zupełnie odmiennej kolorystyce. Najbardziej klasyczny kadr do uwiecznienia na wakacyjnej fotografii znajdziemy tutaj, na platformie widokowej Table Rock, na wprost krawędzi wodospadu. Wreszcie coś dla najodważniejszych, wyprawa w epicentrum żywiołu. Journey Behind the Falls, czyli za kulisami wodospadu. System tuneli wydrążonych w skale umożliwia dotarcie do podnóża kaskady od tyłu. Płaszcze przeciwdeszczowe nie są w stanie uchronić nas przed przemoczeniem, ale w tej chwili to naprawdę nieważne. Wąski skrawek zieleni po obu stronach rzeki wyznacza granicę, za którą cud natury staje się towarem jak każdy inny. Naturalną konsekwencją faktu, że każdego roku przybywają tu miliony turystów, jest obecność niezliczonych sklepików z pamiątkami i punktów gastronomicznych, ale kasyno, kolejka górska i wesołe miasteczko to już komercja w najbardziej kiczowatym wydaniu. W tym miejscu jedno nie ulega wątpliwości. Nie jesteśmy tu sami. Jest tutaj również, a jakże, sala kinowa. Czekając na projekcję, możemy obejrzeć interesującą wystawę dokumentującą wyczyny śmiałków, którzy próbowali zmierzyć się z potężnym żywiołem. Choć tego typu popisy są zabronione od 1912 roku, a za złamanie zakazu grożą wysokie kary, wciąż znajdują się chętni do podjęcia ryzyka, które dla wielu zakończyło się tragicznie. Niektórzy próbowali pokonać wodospad w beczce, inni w kajaku. Jedynym, któremu ta niebywała sztuka udała się dwukrotnie, jest kanadyjski mechanik samochodowy Dave Mundy.
W roku 1985 i 93 pokonał on kaskadę zamknięty w metalowym kesonie. Pierwszą osobą, która wpisała się na listę szaleńców, była kobieta, nauczycielka Annie Taylor. W 1901 roku spadła w otchłań zamknięta w zwykłej beczce. Podobno w ostatniej chwili rozmyśliła się, ale jej asystenci zdążyli zamknąć już wieko. Jakimś cudem pani Taylor przeżyła, jednak nie wszyscy jej następcy mieli tyle szczęścia. W jednym przypadku pokusa zmierzenia się z wodospadem stała się wręcz przypadłością rodzinną. Aż 3 przedstawicieli rodziny Hill podejmowało próbę pokonania żywiołu w beczkopodobnym pojemniku własnej konstrukcji. Senior rodu, William Redhill, być może był szaleńcem, ale bez wątpienia był też świetnym pływakiem i ratownikiem. W ciągu swego życia uratował życie 28 ludziom. Niestety nie udało mu się uchronić przed śmiercią własnego syna, który zginął podczas próby pokonania wodospadu. Pięć kilometrów w dół rzeki wodny żywioł ponownie pokazuje, na co go stać. Woda przepływa przez Whirlpool Rapids z prędkością 50 km na godzinę. Nawet nowoczesne motorówki ratowników omijają szerokim łukiem niektóre miejsca, gdzie prąd rzeki bezlitośnie rzuca na skały wszystko, co znajdzie w swoim zasięgu. Bezpieczniejszym sposobem podróżowania jest przejazd kolejką linową Spanish Aerocar. Choć kolorowa gondola ma już 90 lat, sprawia się na szczęście bez zarzutu, a widok z niej na rzekę i wodospad Niagara jest niesamowity. Po mniej więcej 3 godzinach drogi samochodem na północ docieramy do miejsca, gdzie Kanada ukazuje nam swoje najsympatyczniejsze oblicze. Wzdłuż brzegów Zatoki Georgiana na długości wielu kilometrów rozciągają się przepiękne plaże. Najwspanialsze są te otaczające zatoczkę Notawazaga. Latem, gdy kontynentalny klimat zalewa Toronto falami upałów, z miasta ciągną tu niekończące się pielgrzymki spragnionych wytchnienia mieszczuchów. Głównym celem weekendowych i wakacyjnych wypadów jest pocztówkowa piękność Wasaga Beach. Piękne budynki z wypalonej cegły wzdłuż Main Street w pobliskim Midland przypominają czasy świetności miasta, które przed 100 laty było ważnym ośrodkiem przemysłu drzewnego i stoczniowego. Dziś to już historia. Miasteczko sprawia wrażenie uśpionego, ale z punktu widzenia turysty to raczej zaleta aniżeli wada. Przy odrobinie szczęścia wizyta w Midland da się połączyć z wypadem na któryś z malowniczych festiwali indiańskich zwanych powwow, które tradycyjnie organizuje się w letnie miesiące wokół Zatoki Georgian. Podczas plemiennych ceremonii kanadyjscy Indianie demonstrują wszem i wobec, że są znakomitymi tancerzami i muzykami. Choć podglądają ich ciekawscy turyści, w tych ceremoniach nie ma niczego udawanego czy wyreżyserowanego. Indianie świętują dla siebie, a nie ku uciesze przyjezdnych.
Pierwszymi Europejczykami, którzy dotarli do Kanady, byli Wikingowie, ale nic nie wskazuje na to, by zetknęli się z pierwotnymi mieszkańcami kontynentu. Niewykluczone, że Indianie z Ontario mieli pierwszy kontakt z białym człowiekiem w połowie XVI wieku, gdy wylądował tu ze swoimi ludźmi Jacques Cartier. W 1639 roku na brzegu rzeki Wye swoją misję Sainte-Marie-et-Mont-des-Hurons założyli francuscy jezuici. 20 lat wcześniej Samuel de Champlain zobowiązał się w Paryżu przed królem, że zrobi wszystko, by nawrócić na chrześcijaństwo 25 tysięcy Huronów zamieszkujących wschodnią Kanadę. Indianie niechętnie poddawali się obrzędowi chrztu świętego i raczej sceptycznie odnosili się do nauk misjonarzy, ale mimo to misja Saint-Marie prosperowała z roku na rok coraz lepiej. 10 lat po jej założeniu mieszkała w niej 1/5 ogółu europejskiej ludności w Nowej Francji. Jezuici, szerząc nową wiarę, nie zapominali o bieżących potrzebach osady i prowadzili z Indianami regularny handel. Niezliczone rzeki, strumienie i jeziora Kanady były w XVII wieku jedynymi szlakami umożliwiającymi komunikację pomiędzy poszczególnymi osadami. Żywność, ziarno, podzasiew, bydło, metale, przedmioty sakralne i codziennego użytku były transportowane łodziami z Quebecu, czasem na odległość ponad 1000 kilometrów. Huronowie byli nastawieni raczej pokojowo do przybyszów zza wielkiej wody. Początkowo rzadko dochodziło do konfliktów, a tym bardziej do krwawych zatargów. Saint-Marie, północnoamerykański przyczółek Francji, miał być w założeniu schronieniem dla misjonarzy, otwartym także dla rodowitych mieszkańców nowego kontynentu. Pokojowe współistnienie nie trwało jednak długo. Różnice kulturowe pomiędzy Europejczykami a Indianami okazały się zbyt duże. Z zachowanych listów misjonarzy można dokładnie prześledzić, jak obopólna sympatia zamieniała się we wrogość. Przybysze z Europy przywieźli ze sobą nie tylko narzędzia i błyskotki, ale i nieznane choroby jak grypa czy odra, które dziesiątkowały miejscową ludność. Huronom nie podobało się również, że skromni niegdyś zakonnicy, wzbogaciwszy się na handlu, zaczęli epatować swoim bogactwem. Z kolei Irokezów irytował sojusz ich śmiertelnych wrogów z plemienia Huronów z Francuzami i właśnie to stało się głównym motywem wojny. Saint-Marie zamieniło się w twierdzę. W 1648 roku ojcowie przełożeni misji zostali schwyceni przez Irokezów, zamordowani i zjedzeni, a osada Saint-Marie dokonała swego żywota w płomieniach. To, co możemy oglądać dzisiaj, to efekt kilku lat pracy renowatorów zabytków. Misja wygląda tak jak w okresie swej świetności. Tak jak przed 350 laty ostrokuł otacza ogródki warzywne, warsztaty, piwnice z żywnością i domy mieszkalne. W sezonie turystycznym skansen zaludnia się statystami, którzy w kostiumach z epoki odgrywają scenki z życia codziennego jezuickiej misji. Ogrom powierzchni tej krainy można uświadomić sobie dopiero z perspektywy samolotu. Oto park regionalny Algonquin. Ten olbrzymi, zalesiony obszar rozciąga się na ponad 7000 km² powierzchni. Jest największym rezerwatem przyrody chronionej w Ontario. I najstarszym. Objęto go ochroną, choć początkowo na dużo mniejszej powierzchni, w 1893 roku. Naturalne zasoby leśne były już wtedy bardzo przerzedzone za sprawą rabunkowej wycinki sosen wykorzystywanych w budownictwie, przemyśle drzewnym i papierniczym. Na szczęście od tamtej pory udało się odnowić sporą część zdewastowanego areału. Teren dzisiejszego parku Algonquin co prawda ocalał przed zakusami przemysłu, ale nie dane mu było uniknąć zainteresowania ze strony turystów. Trudno się temu dziwić. Malownicze rzeki i strumienie to idealna sceneria do romantycznej przygody, a przygód dostarczyć może spływ kanu. Aby nie były to przygody zapamiętane od złej strony, niezbędne jest właściwe przygotowanie do wyprawy, przede wszystkim zaopatrzenie się w dobry sprzęt. Oprócz niego przyda się jeszcze spora porcja zdrowego rozsądku. To spotkanie z prawdziwym żywiołem. Thank you.
Dzięki temu, że ruch turystyczny jest ograniczony do wytyczonych szlaków, a wycinka drzew jest ściśle racjonowana, park znowu wygląda tak jak przed setkami lat. W tym dziewiczym lesie człowiek nie jest już zagrożeniem dla świata roślin i zwierząt. Ottawa, stolica Kanady. Z dzielnicy rządowej Parliament Hill rozciąga się widok na dolinę rzeki Ottawa. Przed 150 laty chyba nikt nie spodziewał się, że wyrosną tu dumne gmachy najwyższych władz państwa. Mieszkańcy aspirujących do miana stolicy Toronto, Montrealu i Kingston musieli przeżyć spore rozczarowanie, gdy w 1857 roku angielska królowa Wiktoria zdecydowała się na rozwiązanie kompromisowe i wybrała na siedzibę rządu mało znaczące miasteczko Ottawa. Za tym zaskakującym wyborem przemawiał fakt, że nie można było o nim jednoznacznie powiedzieć, że jest brytyjskie czy francuskie, tak jak o pozostałych miastach kanadyjskich. Nowa metropolia szybko dorobiła się okazałej dzielnicy rządowej, choć jej architektura nie była już tak kompromisowa jak sam wybór stolicy. To brytyjskość w czystej postaci. Gdy o 10 rano gwardziści ruszają na uroczystą zmianę warty, skojarzenia z Londynem są ewidentne. W centrum wiktoriańskiego kompleksu wznosi się neogotycki gmach parlamentu, przypominający do złudzenia brytyjskie opactwo Westminster. W głębi placu, w niezbyt eksponowanym miejscu, znajduje się statua premiera Lestera Pearsona, który w 1957 roku otrzymał pokojową Nagrodę Nobla za wkład w pokojowe rozwiązanie kryzysu sueskiego. Czasy, gdy Ottawa musiała desperacko udowadniać swój stołeczny status, należą już do przeszłości. Miasto położone w miejscu, gdzie graniczyły ze sobą strefy wpływu Brytyjczyków i Francuzów, symbolizuje zgodne i owocne współistnienie różnych grup etnicznych. Być może dzielące je różnice były inspiracją do stworzenia tej niezwykłej fontanny na Wellington Street. W południowo-wschodniej części dzielnicy rządowej stoi pomnik Wilfrida Lauriera, pierwszego francuskiego pochodzenia premiera Kanady. Oto zbudowany w 1912 roku hotel Château Laurier, który ze względu na sąsiedztwo z najważniejszymi budynkami władz państwowych nazywany bywa złośliwie trzecią izbą parlamentu. Określenie mocno przesadzone, bo nie zapadały tu nigdy żadne polityczne decyzje. W sąsiedztwie hotelu na początku kanału Rideau znajduje się zabytkowa śluza. Zbudowali ją inżynierowie pod kierownictwem angielskiego generała Johna Baya, który przybył w te strony w 1826 roku z ambitnym zamiarem stworzenia wodnego połączenia z Kingston. Robotnicy zamieszkali w zaimprowizowanej osadzie nazwanej Baytown. Po latach przemianowano ją na Ottawę. Kanał Rideau już dawno temu stracił swoje znaczenie. Dziś tylko kapitanowie łodzi wycieczkowych mają czas i cierpliwość, by czekać 2 godziny na wyrównanie poziomów na śluzie. Podobnie jak 100 lat temu, mechanizm jej 8 części jest sterowany ręcznie. Praca ta przypadła w udziale 2 siłaczom zatrudnionym na etacie przez administrację Parku Narodowego. Centrum Ottawy rozciąga się wzdłuż Placu Konfederacji. Stojący tu pomnik poległych poświęcony jest kanadyjskim żołnierzom, którzy stracili życie w 2 wojnach światowych. Niedaleko stąd znajduje się popularna promenada otoczona z obu stron dziesiątkami dostojnych budowli, głównie siedzib wielkich banków. Spark Street Mall to uroczy, tonący w kwiatach i ozdobiony rzeźbiami deptak handlowy. Daleko mu jednak do tętniących gwarem trotuarów Toronto czy Montrealu. Centralna dzielnica Ottawy może się za to poszczycić sporą liczbą muzeów i galerii sztuki. Najsłynniejszą z nich jest bez wątpienia Galeria Narodowa, w której zgromadzono 25 tysięcy dzieł sztuki z całego świata. Jej ekstrawagancka konstrukcja autorstwa słynnego architekta Moshe Safdiego przyciąga oko już z daleka. Wysoko nad doliną rzeki leży tak zwany Nippin Point,
To z pewnością dobre miejsce na pożegnanie z Ottawą. Na podwyższeniu góruje Samuel de Champlain, odkrywca i założyciel Nowej Francji, pierwszy biały człowiek, który w 1613 roku postawił swoją stopę w Dolinie Ottawy. Ogród Wielkiego Ducha, tak nazwali Indianie labirynt wysepek u ujścia rzeki Świętego Wawrzyńca. Podobno jest tu ich co najmniej 1000, niektóre całkiem spore. Na innych zmieściłby się z trudem pojedynczy dom. Rezerwat 1000 wysp rozciąga się na długości około 40 km wzdłuż brzegu rzeki. Zwiedzenie tego nietypowego archipelagu najlepiej rozpocząć w małym porcie Rockport, położonym tuż obok granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Każdego roku tysiące turystów z całego świata przeprawiają się stąd łodziami wycieczkowymi na Heart Island. Na wyspie znajduje się bodaj najsłynniejsza atrakcja 1000 wysp. Bajkowy zamek zbudowany tu na początku XX wieku przez nowojorskiego magnata hotelowego George'a Bolta jako prezent dla ukochanej żony. Historia George'a Bolta to gotowy materiał na hollywoodzki scenariusz. Zakochany bezgranicznie w swojej Louise, wynajął 300 robotników budowlanych, rzemieślników i artystów różnych profesji, aby przygotować dla niej prezent o rozmiarach proporcjonalnych do uczucia, jakim ją darzył. Założyciela słynnego nowojorskiego Waldorf Astoria Hotel nie odstraszyły horrendalne koszta. Całe jego życie było najlepszym potwierdzeniem tego, że marzenia się spełniają. Gdy w 1860 roku przyjechał z Prus do Ameryki, zaczynał jako pomywacz, ale dzięki ogromnej pracowitości, talentowi organizacyjnemu i wierze we własne siły dorobił się sławy i majątku. Bajkowy zamek miał być ukoronowaniem amerykańskiego snu Bolta. Z pewnością ten sen ziściłby się, gdyby nie to, że tuż przed ukończeniem budowli ukochana Louise odeszła z tego świata. Rozgoryczony Bolt natychmiast wstrzymał wszelkie prace i już nigdy więcej nie powrócił na wyspę. Dopiero 70 lat później, gdy wyspę przejęły władze stanowe, przywrócono zamek do życia. Thank you.
Po tej romantycznej wyprawie czas na powrót do wielkomiejskiego gwaru. Około 300 km w dół rzeki leży Montreal, drugie po Paryżu miasto na świecie pod względem liczby mieszkańców mówiących po francusku. Milionowa metropolia szybko wciąga nas w swój wir. Nie trzeba dużo czasu, by zauważyć, że Montrealczycy odziedziczyli sporo po swoich francuskich przodkach. Ville Montreal to popularny cel wycieczek dla mieszkańców amerykańskiego wschodniego wybrzeża. Dlaczego właśnie tutaj? To proste. W Montrealu można poczuć się jak na starym kontynencie, tyle że tu jest bliżej i taniej. Faktycznie stary Montreal ze swoimi ulicznymi kafejkami, brukowanymi uliczkami i kolorowymi markizami sprawia na wskroś europejskie wrażenie. Wokół placu Jacques'a Cartiera spotkamy ulicznych malarzy i muzykantów, a w okolicznych restauracjach, notabene noszących francuskie nazwy, skosztujemy lekkich specjałów kuchni śródziemnomorskiej. W tym miejscu w 1535 roku Jacques Cartier wyszedł na ląd. Jego oczom ukazała się duża otoczona palisadą osada Indian. Stąd dokładnie widać hotel Nelson i ogromny pomnik legendarnego brytyjskiego admirała. Uhonorowano go w ten sposób za zwycięstwo nad hiszpańską flotą w bitwie pod Trafalgarem w 1805 roku. Gdy w 1670 roku architekt Dorier de Casson rysował plan urbanistyczny Montrealu, jego centralnym punktem miał się stać Place d'Armes, przewidziany jako plac do ćwiczeń wojskowych i defilad. Pośrodku wznosi się monument założyciela miasta Paula de Chaumde de Maisonneuve. U jego boku stoją jego najbliższy współpracownik Lambert Clause, irokeski wojownik oraz badacz Charles Lemoyne. Po wschodniej stronie Place d'Armes wyrastają dwie wieże bazyliki Notre Dame. Kościół został wzniesiony na miejscu dawnej kaplicy jezuitów powstałej w pierwszych latach istnienia Montrealu. Za ascetyczną, neogotycką fasadą kryje się bogato zdobiona nawa. Bazylikę zaprojektował Irlandczyk James O'Donnell, architekt, który był protestantem. Gdy budowa dobiegła końca, oniemiał z zachwytu nad swoim własnym dziełem i przeszedł na katolicyzm. Wnętrze bazyliki urządził Victor Bourgeois, a inspiracji dostarczyła mu paryska Saint-Chapelle. Piękne witraże powstały dopiero na stulecie istnienia kościoła w 1929 roku. Przedstawiają one sceny z historii miasta. Oczywiście Montreal to nie tylko zabytki, to dynamiczne i na wskroś nowoczesne miasto. W centrum miasta przy Avenue McGill College stoi jedna z najsłynniejszych rzeźb Montrealu. Oto oświetlony tłum Raymonda Masona, monument wykonany z białego włókna szklanego. A oto Avenue McGill College w ostatnich promieniach letniego słońca. Urocza aleja prowadzi do kampusu renomowanego Uniwersytetu McGilla. Tutaj nauka odbywa się w języku angielskim, co jednoznacznie sugeruje już sama architektura uczelnianych gmachów. Budynki w typowo brytyjskim stylu być może nie pasują do zabudowy nowoczesnego centrum, ale z pewnością dodają mu kolorytu. Statua przy wejściu upamiętnia XIX-wiecznego fundatora uczelni, handlarza futrami Johna McGilla. Ze szczytu Montreal rozciąga się widok na morze domów, pośród których wyrasta charakterystyczna wieża Stadionu Olimpijskiego z 1976 roku. Podobnie jak wiele inwestycji zainicjowanych z okazji igrzysk, okazał się on przedsięwzięciem tyleż efektownym, co nierentownym i niepraktycznym. Futurystyczna konstrukcja dachu, spoczywająca na najwyższej krzywej wieży świata, jest technicznym majstersztykiem. Cóż z tego, skoro była gotowa 11 lat po ukończeniu olimpiady? Dziesięć kilometrów na południowy wschód od Morrisburga znajduje się skansen Upper Canada Village, który umożliwia nam podróż w przeszłość. Gdy 50 lat temu ruszyły prace nad rozbudową ciągu kanałów połączonych z rzeką Świętego Wawrzyńca,
Wiele okolicznych wiosek miało już na zawsze znaleźć się pod wodą. Ponieważ niektóre z nich egzystowały od czasów pionierskich, postanowiono przynajmniej w części ocalić je od zagłady i od zapomnienia. Tak narodziła się idea skansenu, do którego przetransportowano kawałek po kawałku ponad 30 budynków. Wioska, którą stworzono w ten sposób, imituje osadę lojalistów z lat 60. XIX wieku. Jedną z pierwszych powstałych tu budowli jest Beaches Sawmill. Jego potężna piła, napędzana siłą spiętrzonej w strumieniu wody, dostarczała mieszkańcom niezbędnego budulca. Młyny wodne, trochę nietypowe jak ten lub zwykłe do mielenia ziarna, były zazwyczaj centralnymi punktami dawnych osad. Gdy okolice oplotła sieć kolei żelaznej, młyny mogły zwiększyć produkcję, sprzedając mąkę lub drewno do odległych miejscowości. Obok młyna tradycyjnie wyrastały warsztaty najróżniejszych profesji, w pierwszej kolejności piekarnia, taka jak ta z ceglanym piecem, wypiekająca świeży chleb z pszenicznej mąki. Tradycyjna receptura robi swoje, ten chleb jest o niebo lepszy od każdego innego, który jedliśmy dotychczas w Kanadzie. Trzej piekarze wypiekają każdego dnia prawie setkę bochenków, które są wykupywane w okamgnieniu przez mieszkańców wsi i turystów. W Union Cheese Factory mamy okazję przyjrzeć się, jak powstaje ser cheddar. Surowcem jest mleko z sąsiednich farm. Nie wiedzieliśmy, że nasz zmysł upowonienia będzie wystawiony na ciężką próbę. Poza tym musimy wykazać się cierpliwością. Proces krzepnięcia i dogrzewania zajmuje cały dzień. Tak naprawdę to dopiero początek. Po sprasowaniu ser będzie dojrzewał jeszcze przez kilka tygodni, zanim nabierze pożądanego smaku i aromatu. Najważniejszym środkiem transportu na nowym kontynencie były dyliżanse. Setki wozów, takich jak te, przemierzały wzdłuż i wszerz amerykański kontynent, dopóki kraju nie oplotła sieć kolei żelaznej. W muzealnej drukarni co tydzień z maszyny schodzi nowy numer The Gazette. 7 zecerów potrzebuje 4,5 dnia, pracując codziennie po 12 godzin, żeby złożyć tę gazetę, wydrukować ją i po wydrukowaniu z powrotem zapakować czcionki na swoje miejsce. Papier, na którym drukujemy, jest wytwarzany z bawełny. Przed 1867 rokiem nie znano jeszcze celulozy, więc i my używamy do produkcji starych szmat. Czcionki są lustrzane, składamy je od lewej strony w prawo. Najwięcej kłopotu sprawia obróbka papieru. Aby na nim drukować, trzeba go najpierw nawilżyć, a nie jest to łatwe. No ale nie ma rady. Namaczamy, później przez całą noc prasujemy i zadrukowujemy po jednej stronie. Potem nawilżamy drugą stronę i znowu to samo. Nowa miotła lepiej zamiata, mówi stare przysłowie, ale jeśli potraktujemy je dosłownie, to w tym miejscu nie ma ono racji bytu. Stara, zrobiona tradycyjną metodą szczotka ryżowa, służy miejscowym gosposiom przez całe życie. Chrysler Store. Tak w XIX wieku wyglądał typowy sklep w okolicy. Można tu było kupić mydło i powidło, no i szczotki oczywiście. A oprócz tego, na przykład medykamenty, których działanie lecznicze, czego by ono nie dotyczyło, opierały się głównie na zawartym w nich alkoholu. Sklep pełnił również w razie potrzeby rolę urzędu pocztowego. Swoje towary sprzedawali tu okoliczni szewcy, kapelusznicy, sadownicy, a kupowali dosłownie wszyscy.
1860 roku obowiązek szkolny jeszcze nie istniał. Wiele dzieci zamiast uczyć się pisać i czytać, pracowało na farmach. Niektórzy rodzice przywiązywali jednak dużą wagę do wykształcenia swoich pociech. Każdy, kogo stać było na wyposażenie ich w tabliczkę łupkową i kredę, miał prawo wysłać je do szkoły. Nie było w niej podziału na klasy. Wszystkie dzieci, niezależnie od wieku, uczyły się tego samego czytania, pisania i liczenia. Je me souviens, pamiętam. W Quebecu to tajemnicze motto jest wszechobecne. Można je nawet dostrzec na tablicach rejestracyjnych. Motto prowincji narodziło się tutaj, w Cap Diamond, a nawiązuje do klęski, jaką odnieśli obrońcy stolicy Nowej Francji w 1759 roku w wojnie z Anglikami. Pamiątką po niej jest też potężna, górująca nad starówką cytadela. Gibraltar Północy. Taki przydomek nadano miastu Quebec ze względu na jego strategiczne położenie przy ujściu rzeki Świętego Wawrzyńca. Zwiedzanie historycznej starówki, którą przedziela rzeka, najlepiej rozpocząć u stóp słynnego zamku hotelu Frontenac. Szybko dostrzeżemy, że Quebec to miasto zdecydowanie frankofońskie i nic, nawet rosnąca liczba ludności napływowej, nie wskazuje na to, by coś miało się pod tym względem zmienić. Z Terrasse du Frein roztacza się bodaj najpiękniejszy widok na rzekę Świętego Wawrzyńca. Danse, danse, danse comme le pays danse. Danse, 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 danse donc ta danse. Et monte, 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 montre-nous cette cadence. Comme à la comme le fait si bien tes ascendances. Danse, 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 danse comme cette terre danse. Vieux Québec, czyli Stare Miasto, zajmuje zaledwie kilometr kwadratowy z kawałkiem i można je przemierzyć piechotą wzdłuż i wszerz dosłownie w ciągu godziny. Ale równie dobrze można tu spędzić cały dzień, a może i kilka dni, wędrując nieśpiesznie od jednej galerii do drugiej i zatrzymując się w malowniczych kafejkach i sklepikach z rękodziełem. Urokliwe, historyczne uliczki wokół Place d'Armes otacza świetnie zachowany mur miejski. Francuskie nazwy na szyldach butików i restauracji sprawiają, że czujemy się jak w jakimś średniowiecznym miasteczku nad Loarą. W każdym razie kawa pod kolorowymi markizami smakuje wyśmienicie. Skojarzenia z dawną Francją przywodzą również wytworne kalesze, które obwożą turystów. Stroma uliczka prowadzi nas do jego najstarszej części, tak zwanego Dolnego Miasta. Można tam też dotrzeć w wygodniejszy sposób. To funiculaire, czyli zabytkowa kolejka, która zabiera z Terrasse du Frein jednorazowo 15 pasażerów. Przejażdżka kończy się przy zabytkowym Maison Louis Joliet. Wysiadamy i natychmiast wpadamy w gęsty tłum turystów, który okupuje Rue de Petit Champlain, najstarszą ulicę Quebecu. Kiedyś mieszkali przy niej najzamożniejsi handlarze futer i przedsiębiorcy. Dziś jest we władaniu restauratorów i sklepikarzy. W ostatnich latach za sprawą konserwatorów zabytków Place Royale nabrał nowego blasku. Kilkadziesiąt metrów dalej znajduje się port, który dał początek istnieniu miasta. To właśnie tutaj, w 1608 roku, Samuel de Champlain kazał zbudować osadę. Na północ od miasta Quebec szosa biegnie u podnóża pasma gór laurentyńskich. Droga do Tadoussac wiedzie nas przez najwspanialsze krajobrazy w dolnym biegu rzeki Świętego Wawrzyńca. Widzimy ziemie, które w XVII wieku zauroczyły przybyszów z Francji i stały się dla nich nową ojczyzną. Nie ma tu nic z typowej dla Kanady gigantomanii,
jest sielankowy klimat prowincji, który nastraja do marzeń. Tadoussac to prawdopodobnie najstarsza miejscowość w Kanadzie. Już 400 lat temu u wylotu fiordu Saguenay działał port, w którym kwitł handel wymienny między łowcami wielorybów, handlarzami futer i Indianami. Wieloryby można podziwiać w zatoce także dzisiaj. Bogactwo kryla i planktonu przyciąga w to miejsce takie gatunki jak białuchy, finwale i długopłetwce, czyli humbaki. Najsłynniejszą budowlą miasta jest hotel Tadoussac, położony tuż obok portu. Od 140 lat zatrzymują się w nim spragnieni kontaktu z przyrodą mieszkańcy Quebecu i Montrealu. Po przeciwnej stronie ujścia rzeki Świętego Wawrzyńca znajduje się półwysep Gaspé. Kraina wbijająca się klinem w Atlantyk nazywana jest powszechnie Le Fin du Monde, końcem świata. Mała osada per se tradycyjnie przeżywa oblężenie turystów. Za ich sprawą miejscowi rybacy już dawno temu porzucili swój fach i stali się hotelarzami. Główną atrakcją per se jest słynna, wcinająca się w ocean skała. Monolit mierzy 440 metrów długości i 90 metrów wysokości. Niezwykłości dodaje mu 30-metrowa brama, wyrzeźbiona w ciągu wieków przez wiatry i fale. Giganta można obejrzeć z bliska podczas odpływu. Jadąc wzdłuż południowego wybrzeża, mamy okazję podziwiać krajobraz półwyspu Gaspé w jego najbardziej pocztówkowym wydaniu. Parę kilometrów za per se, kraina zwana końcem świata znów zasługuje na to miano. Krajobraz faktycznie przypomina średniowieczne sagi o krańcu płaskiego jak blat stołu świata, tyle, że jak na razie nie widać żadnego urwiska, ale zapewne to kwestia czasu. Podobno przed nami jedna z największych atrakcji Nowego Brunszwiku. Zatoka Fundy, a przede wszystkim rejon niewielkiej przybrzeżnej wioski Alma, jest miejscem występowania największych pływów świata. Różnica poziomu wody między przypływem a odpływem, chociaż wynosi przeciętnie 11 metrów, może sięgać nawet 18 metrów. To tyle, ile mierzy czteropiętrowy budynek. Spacer po dnie oceanu robi niesamowite wrażenie, ale lepiej nie ignorować tablic informacyjnych z godzinami przepływów. Nie ma bowiem szans, aby zdążyć uciec przed szybko przybierającą wodą. Na wybrzeżu w parku stanowym Hopewell Rocks nieustanne przepływy wyrzeźbiły jedyne w swoim rodzaju dzieło – Flowerpot Rocks. Fantastyczne formy skalne, których kształt przypomina gigantyczne doniczki. Podczas przepływu morze oblewa je, także z nad tafli wody wystają tylko małe wysepki. 6 godzin później wokół nich znów jest sucho.
także można podejść do skał, nie mocząc butów. Według indiańskiej legendy za przepływy i odpływy odpowiedzialny był bóg Glooskap. Wraz ze swoimi towarzyszami, wielorybem i bobrem, spiętrzali wodę w zatoce, po czym pozwalali jej odpłynąć. Współcześni naukowcy znaleźli bardziej prozaiczne wytłumaczenie tego fenomenu. Powtarzające się podnoszenie i opadanie poziomu wód oceanu jest efektem działania siły grawitacyjnej Księżyca i Słońca oraz nakładania się na nią siły odśrodkowej wywołanej ruchem obrotowym Ziemi. Głównym źródłem dochodu prowincji Nowy Brunszwik jest rybołówstwo i przetwórstwo ryb. Specjalnością regionu są homary. Miasteczko Szediek reklamuje się nawet jako światowa stolica homarów. Latem niemal wszystkie miejscowości nadmorskie organizują festiwale homarów, podczas których kucharze mają szansę udowodnić swój kulinarny kunszt przed szeroką publicznością. Ten, kto już ma dosyć widoku skorupiaków, może skosztować innej specjalności Szedejk, jego romantycznych zachodów słońca. W tej dyscyplinie jednak miasteczko ma znacznie silniejszą konkurencję. W Zatoce Świętego Wawrzyńca leży wyspa Księcia Edwarda, która stała się jednym z najbardziej ekskluzywnych adresów urlopowych Kanadyjczyków. Tę najmniejszą prowincję kraju łączy ze stałym lądem 13-kilometrowy most Konfederacji. Ten inżynieryjny majstersztyk oddano do użytku w 1997 roku, dostarczając wyspie, choć oczywiście nie było to głównym zamierzeniem budowniczych mostu, kolejnej atrakcji turystycznej. Mieszkańcy wyspy Księcia Edwarda żyją z rolnictwa, obsługi turystów i rybołówstwa. Dokładnie w takiej kolejności, jeśli chodzi o znaczenie dla tutejszej gospodarki. Wybrzeże Atlantyku nie jest idealnym miejscem do plażowania, zwłaszcza kąpieli.
Temperatura wody i skaliste nabrzeże nie zachęcają do wchodzenia do wody. Wyjątkiem są piaszczyste plaże na północnym brzegu wyspy Księcia Edwarda. Fale oceanu docierają tu już mocno spłaszczone, a i woda jest dużo cieplejsza niż na wschodnim brzegu. Od południa plaże osłaniają wysokie wydmy. Blue Heron Drive prowadzi nas przez najpiękniejsze części wyspy. Prawie 200-kilometrowy szlak daje nam co i raz okazję do spotkania z przedstawicielami miejscowej fauny. Na stały ląd wracamy promem, który kursuje między Wood Island i Caribou w Nowej Szkocji. Zachodzące słońce ukazuje nam kanadyjski rajski ogród w najpiękniejszych pastelowych odcieniach. Na wybrzeżu Nowej Szkocji, w pobliżu miejscowości Louisbourg, przenosimy się w czasie do XVIII wieku. Twierdza Louisbourg to największe w Ameryce Północnej muzeum pod gołym niebem. Stworzono je przed 40 laty. Statyści w historycznych kostiumach odgrywają scenki z życia codziennego, jakie mogły się tu odbywać w 1744 roku. Oh, there we go, folks. Remember, English people, you can stay in town beyond 5 o'clock at your own risk. Well, good afternoon, folks, and welcome to. Dzień dobry, witajcie w twierdzy Louisbourg. Wyobraźcie sobie, że mamy teraz 1744 rok. Już na początku zwiedzania historycznych murów uświadamiamy sobie, że życie codzienne w XVIII-wiecznym miasteczku portowym podlegało surowym regułom. W imieniu króla niniejszym oświadcza się, że François Lefort, żołnierz kompanii Bonaventura, został uznany winnym kradzieży owiec. Tym samym zasłużył sobie na karę chłosty. Przez 3 kolejne dni będzie biczowany przez 12 godzin. Dawny Louisbourg tworzyło 7 umocnień fortecznych i kilkaset domów. Zbudowali go Francuzi między 1700 a 1720 rokiem. Miasteczko szybko stało się znaczącym centrum handlu i portem rybackim, a tym samym konkurencją dla Bostonu i Nowego Jorku. Wraz z fortecą Saint-Louis było także ważnym z militarnego punktu widzenia przyczółkiem Francji na nowym kontynencie. Dzięki statystom Louisbourg wygląda dziś w najdrobniejszych szczegółach tak jak przed wiekami. Zaludnia go 100 rybaków, żołnierzy, chłopów i rzemieślników. Przed portową baterią 2 razy dziennie odbywa się przemarsz oddziału kanonierów. Pokaz siły ogniowej historycznych armat to dosłownie najjaśniejszy i najmocniejszy punkt programu wycieczki. Po osadzie oprowadzają nas przewodnicy przebrani w kostiumy z epoki. A
Nazywam się John Bradstreet. Jestem angielskim lejtnantem więzionym tu przez Francuzów. Wzięli mnie do niewoli w Canso, w Nowej Szkocji, kilka miesięcy temu. Ze względu na moją wojskową rangę i pozycję społeczną traktują mnie przyzwoicie, bardziej jak gościa niż więźnia. Dlatego mogę swobodnie poruszać się po Louisburgu. Moim więzieniem jest cały Louisburg, nie jakiś konkretny budynek. Strategiczne położenie i rosnąca pozycja ekonomiczna Louisburga były cierniem w oku brytyjskich kolonistów. Po raz pierwszy zaatakowali miasteczko w 1745 roku. Szturm przypuściło 8 tysięcy żołnierzy i 100 okrętów. Drugi atak na twierdzę, zakończony sukcesem i doszczętym spaleniem miasta, przypuścili Anglicy pod wodzą Jamesa Wolfa w 1758 roku. Ladies and gentlemen, we want to say to you, it's been a pleasure having you here. Hope you had a great, great day and thank you for coming. Badek to jakby brama na półwysep Cape Breton, wysuniętą najbardziej na północ część Nowej Szkocji. W miasteczku odwiedzamy muzeum poświęcone słynnemu wynalazcy telefonu, Szkotowi Aleksandrowi Grahamowi Bellowi, który w Badek spędził ostatnie 37 lat swojego życia. Wystawa prezentuje pierwsze aparaty telefoniczne, jak również prototypy innych urządzeń wymyślonych przez Bella. Najsłynniejszy obywatel Badek skonstruował między innymi pojazd podobny do poduszkowca, na którym w 1919 roku osobiście pobił rekord prędkości na pobliskim jeziorze Braador. Wśród kilkudziesięciu wynalazków jego autorstwa jest także aparat słuchowy, którego stworzenie uważał za swój największy sukces. Ruszamy na północ. Po drodze przejeżdżamy obok nietypowej szkoły w Gaelic College of Celtic Arts and Crafts. Podczas letnich kursów można nauczyć się języka szkockiego, a przy okazji także takich praktycznych umiejętności jak szycie szkockiej spódniczki, czyli kiltu. Cabot Trail, czyli szlak Cabota, to jedna z najpopularniejszych tras wycieczkowych. Ma on prawie 300 km długości i wiedzie wzdłuż poszarpanej linii brzegowej wyspy Cape Breton. Droga została nazwana imieniem Giovanniego Caboto, włoskiego żeglarza pływającego pod banderą brytyjskiej korony. Był on pierwszym Europejczykiem czasów nowożytnych, który dopłynął do kontynentalnych brzegów dzisiejszej Kanady. Dokonał tego w 1497 roku na pokładzie żeglowca Matthew. Nawet w tak spokojnym miejscu, jakim jest Nowa Szkocja, czas nie zatrzymał się w miejscu, czego najlepszym przykładem jest nowoczesna panorama Halifaxu. Życie w stolicy prowincji toczy się wokół drugiego pod względem wielkości naturalnego portu na świecie. Samo miasto jest dużo mniejsze niż Montreal czy Toronto. Do wszystkich zabytków i atrakcji turystycznych można łatwo dotrzeć na piechotę. Wizytówką miasta jest wieża zegarowa wzniesiona poniżej cytadeli. Podobno książę Edward, ojciec królowej Wiktorii, miał obsesję na punkcie punktualności, co tłumaczyłoby, dlaczego w 1803 roku obdarował swoich poddanych takim właśnie prezentem. Dumą mieszkańców Halifaxu jest górująca nad starą częścią miasta cytadela. Fortyfikacja stała na straży południowych wybrzeży i powstała obok trzech mniejszych cytadeli w połowie XIX wieku. Dzisiaj załogę fortu
tworzą studenci miejscowego uniwersytetu, którzy zarabiają na czesne, odgrywając przed kamerami turystów scenki z dawnych epok. Niegdyś stacjonował tu jeden z najznamienitszych garnizonów brytyjskiej korony. Jego sława odstraszała potencjalnych agresorów na tyle skutecznie, że w całej historii miasta nie trzeba było używać dział do jego obrony. Mimo to zapach prochu czuć tu był zawsze. Sprawdzian gotowości bojowej odbywał się codziennie i tak też jest obecnie. Każdego dnia, w południe, kanonierzy odpalają 12 salw armatnich. Od 1951 roku wzgórze z Cytadelą cieszy się statusem Narodowego Zabytku Historycznego i jest jednym z najpopularniejszych celów turystycznych w Kanadzie. Czas poznać Halifax z jego najbardziej znanej strony, jako miasto portowe. Dzisiaj na nabrzeżu dostrzeżemy zarówno wysłużone okręty wojenne, jak i luksusowe jachty. Od dziesiątków lat Halifax cieszy się sławą najważniejszej bazy marynarki wojennej i jednego z najbardziej znaczących portów handlowych. Dzięki turystom życiem tętni nawet najstarsza, wyłączona z użytku część portu. Sets the star of the county down. Well, she looked so sweet from her toe bare feet to the sheen of her nut brown hair. Such a coaxing elf, and I shook myself to see I was truly there. Wizytę w Halifaxie trudno byłoby uznać za zaliczoną, gdybyśmy nie udali się na przejażdżkę słynnym szlakiem latarni morskich, czyli Lighthouse Road. Jadąc 43 km na południowy zachód docieramy do Peggy's Cove, małej malowniczej zatoki wyrzeźbionej przez fale Atlantyku. Kolorowe drewniane domki i stara latarnia morska przylegają tu do starego portu rybackiego. W 1998 roku niedaleko tej spokojnej osady wydarzył się straszny dramat. Kilka kilometrów przed stałym lądem do oceanu runął samolot pasażerski linii Swissair. W katastrofie zginęło 229 osób. Rustykalny urok Peggy's Cove przyciąga malarzy i fotografików z całego świata. Latem wioska, w której żyje około 100 mieszkańców, przeżywa prawdziwe oblężenie. Thank you.
Lighthouse Road prowadzi nas na południe. Po obu stronach drogi widzimy dziesiątki kramów ze wspaniałymi dyniami. Wokół Mahon Bay leży cenne miasteczko portowe Lunenburg. W połowie XVIII wieku swoją nową ojczyznę znalazło tu 1700 przybyszów z Europy. Większość z nich stanowili protestanccy migranci z niemieckiego Lüneburgu. Stąd właśnie wzięła się niemiecko brzmiąca nazwa miejscowości. Jej główną atrakcją turystyczną jest zabytkowa drewniana zabudowa, dzięki której Lüneburg trafił w 1995 roku na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Domy połyskują w słońcu jaskrawymi odcieniami zieleni, żółci, czerwieni i błękitu. Najbardziej okazale prezentują się dawne wille oficerskie. Lüneburczycy cieszą się po dziś dzień sławą wyśmienitych marynarzy, rybaków i szkutników. W 1921 roku w miejscowej stoczni zbudowano legendarny żaglowiec Blue Nose, który zdobi rewers kanadyjskiej monety 10-centowej. Blue Nose zbudowano jako szkuner rybacki i patrolowy, ale jego doskonałe osiągi uczyniły zeń idealną jednostkę do regat. Zanim w 1946 roku rozbił się na rafie koralowej na Tahiti, przez dwie dekady zwyciężał we wszystkich prestiżowych regatach na amerykańskim wschodnim wybrzeżu. W latach 60. XX wieku zbudowano wierną replikę legendarnego żaglowca Blue Nose 2, który do dziś regularnie przybija do portu naprzeciw miejscowego Muzeum Rybactwa, przyciągając za każdym razem setki gapiów. Dwie godziny lotu samolotem z Halifaxu, tyle czasu potrzeba, by dotrzeć do wyspy Nowa Fundlandia. Razem z północno-wschodnią częścią półwyspu Labrador wchodzi ona w skład prowincji Nowa Fundlandia. The Rock, skała. Tak nazywają swoją piękną wyspę jej mieszkańcy. Jej powierzchnia wynosi niewiele ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych. Na półwyspie Avalon leży Cape Spear, najdalej na wschód wysunięty przylądek Ameryki Północnej. Można tu więc zobaczyć wschód słońca, zanim oświetli ono resztę kontynentu, oczywiście tylko wówczas, gdy skalnego nabrzeża nie przykrywa o świcie gęsta mgła. Zabłąkanych żeglarzy ostrzega światło ze 100-metrowej latarni morskiej zbudowanej w 1835 roku. To jedna z najstarszych, wciąż działających latarni morskich w prowincji. Z zewnątrz wygląda dokładnie tak jak 170 lat temu, ale dziś działa w pełni automatycznie. Człowieka zastąpił komputer. Po latarniku pozostał tylko jego dom, w którym urządzono mini-muzeum. Ruszamy w dalszą drogę. Naszym celem jest stolica Nowej Fundlandii, St. John's. Ale zanim tam dotrzemy, pozwólmy sobie na krótki wypad do sennej wioski rybackiej Kirrieve Village. Przed wejściem do portu wita nas bateria starych angielskich dział. Kolorowe domki rybaków wznoszą się na palach, niektóre bezpośrednio pod skalistym urwiskiem. St. John's to jeden z najpiękniejszych naturalnych portów na świecie. Osłonięty skałami od sztormów i fal, od wieków dostarczał schronienia łodziom i statkom. Odkrył go w 1497 roku John Cabot. A że trafił tu w święto Jana Chrzciciela, nazwał port jego imieniem. Panoramy miasta możemy podziwiać ze wzgórza Signal Hill, które niegdyś silnie ufortyfikowane strzegło portu przed intruzami. Wąskie uliczki najmniejszej z kanadyjskich stolic prowincji prowadzą ze wzgórza wprost do centrum.
Wzdłuż nich wznoszą się rzędy tradycyjnych dla tego regionu wielobarwnych domków. Ich mieszkańcy pieczołowicie odnawiają je, dbając o to, by zawsze prezentowały się one jak najkorzystniej. Centrum St. John's ma swój początek, albo jak kto woli koniec, Trans-Canada Highways, czyli licząca 7000 km trasa szybkiego ruchu, która przecina wszystkie prowincje Kanady i dochodzi aż do Wiktorii, stolicy Kolumbii Brytyjskiej. Podróż najdłuższą asfaltową szosą Kanady jest komfortowa, ale kierowcy powinni zachować daleko idącą ostrożność. Przypadła ona bowiem do gustu łosiom. Cóż, zawsze to przyjemniej pospacerować po równej nawierzchni, niż przedzierać się przez kłujące zarośla w leśnej gęstwinie. Na wybrzeżu nieopodal Twillingate rybacy nadal zarabiają niezłe pieniądze na wielorybach. Nie chodzi na szczęście o krwawe łowy harpunami, ale o polowania przy użyciu aparatów fotograficznych i kamer wideo. Inna atrakcja, którą mogą zaprezentować przyjezdnym, to góry lodowe, przepływające wzdłuż wybrzeża nowofunlandzkiego, unoszone przez wody zimnego prądu labradorskiego i docierające tu w samym środku lata. Transkanadyjska szosa wydaje się nie mieć końca. Przemierzając ogromne, nietknięte cywilizacją przestrzenie, uczymy się oceniać odległości wedle nowych, bynajmniej nieeuropejskich kryteriów. Zdarza się, że sąsiadujące miejscowości dzieli od siebie kilkaset kilometrów. Park Narodowy Gros Morne na zachodnim wybrzeżu Nowej Fundlandii to jedna z największych atrakcji prowincji. Czym Galapagos dla biologii, tym Gros Morne dla geologii, powiedział książę Edward podczas ceremonii otwarcia parku. Faktycznie wznoszący się tu łańcuch górski Longkraut należy do najstarszych gór świata i jest prawdziwą kopalnią wiedzy o dawnych epokach geologicznych. Tu ziemia pokazuje swój szkielet, powiadają geologowie. Żółto-czerwonawa skała, która nadaje wzgórzom charakterystyczny wygląd, pochodzi z prekambru i liczy, jak się szacuje, około 1,2 mld lat. W 1987 roku UNESCO przyznała Gros Morne status Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego. Spektakularna podróż w czasie czeka nas również na pokładzie łodzi wycieczkowej, choć niegdysiejszy fiord, a dzisiaj jezioro Western Brook Pond, jest z punktu widzenia geologa stosunkowo młode, powstało podczas ostatniego zlodowacenia. Dawny fiord ma około 16 km długości i 200 metrów głębokości, a otaczają go imponujące, prawie pionowe ściany skalne sięgające miejscami 600 metrów. Gdzieniegdzie napotykamy na malownicze wodospady, przetaczające się przez czarne bazaltowe ściany, którym park zawdzięcza swoją francuską nazwę – Gros Morne, Wielki Smutek.
Nasza podróż po wschodniej Kanadzie dobiega końca. Dzika przyroda i nowoczesne metropolie, taką ją zapamiętamy. W tej ogromnej krainie o zróżnicowanych krajobrazach, od surowego wybrzeża Atlantyku po bezkresne równiny Ontario, zawsze znajdziemy to, co pięknie ubrał w słowa kanadyjski pisarz Robert William. Dzięki Bogu, że jest taki kraj na końcu świata, który potrafi nakarmić nasze tęsknoty i uradować duszę. Opracowanie wersji polskiej D'Agostini Polska czytał Maciej Gudowski.